drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Środa Popielcowa to taki szczególny dzień w ciągu roku, kiedy popiół, który na co dzień jest usuwany z naszych domów, staje się znakiem, po który przychodzimy. Ten popiół, który jest znakiem zniszczenia, przemijalności, końca czegoś, co było jakby niezniszczalne, który wyrzucamy z karterów wulkanów Japonii i Sycylii, niósł niesamowity lęk przed zagładą i rodził przerażenie, dzisiaj staje się jakby spokojny, cichy, budzący w sercach powagę. To popiół z gałązek palmowych sypany na nasze zmęczone głowy. W kontekście wypowiadanych słów i czytanych dzisiaj tekstów liturgicznych znajdujemy coś tak bardzo potrzebnego dla naszych dusz. Przybyliśmy do świątyni, aby pochylić głowy i przyjąć na nie popiół. Równocześnie chcemy otworzyć serca, by w nie możliwie głęboko wpadła jedna z najbardziej podstawowych praw objawionych przez samego Pana Boga, ujęta w słowach. Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Dokonuje się to na progu Wielkiego Postu. Przed nami 40 dni przygotowania do ponownego przeżycia uroczystości Wielkiego Czwartku, Piątku i Wielkiej Niedzieli. Warto zapytać dzisiaj, dlaczego Kościół posługuje się takim prostym, ale bardzo wymownym znakiem. Dzieje się tak, ponieważ człowiek to ciało i duch. Ciało jest częścią ziemi. Z ziemi pochodzi i do ziemi wraca. Jesteśmy podobni do różnych naczyń. Od najprostszych glinianych kubków do najpiękniejszej chińskiej porcelany. Wszystkie one są z tej samej gliny i ostateczny kres zarówno najpiękniejszej porcelany, jak i zwykłych kubków jest taki sam. Gdy upadają na ziemię i rozsypują się w kawałki, spotykają się w śmietniku. Taki jest również nasz los. Ostatecznie wszyscy spotkamy się w ziemi, bo z niej zostaliśmy wzięci. I gdyby wierzyć, że człowiek to tylko ciało, to wszystko by się kończyło na jego rozpadzie. Ale człowiek to nie tylko ciało. Człowiek to także duch. Duch pochodzi od Boga i do Boga wraca. Wielki Post, który dziś rozpoczynamy, jest dla nas przypomnieniem, że duch jest ważniejszy niż ciało, że duch ma nad naszym ciałem panować. Znakiem tego panowania ducha są nasze wielkopostne wyrzeczenia. Ograniczyliśmy dziś posiłki, aby pokazać, że duch jest mocniejszy niż ciało. Taki jest chrześcijański sens postu. Człowiek wobec siebie i wspólnoty pokazuje, że jego duch jest mocniejszy, że jego ciało jest mu podległe. Każdy robi inne postanowienie. Jeden rezygnuje z palenia papierosów całkowicie lub znacznie je ogranicza. Drugi rezygnuje do Wielkiej Niedzieli z picia alkoholu. Trzeci na czas Wielkiego Postu wyłącza telewizor, a zaoszczędzone godziny przeznacza na lekturę dobrej książki lub prasy. Czwarty wstaje 10 minut wcześniej niż zwykle po to, aby porządnie odmówić poranną modlitwę. To są małe gesty, ale mają wielkie znaczenie, ponieważ praktycznie dzień po dniu
przez 40 dni dowodzą, że duch jest mocniejszy niż ciało. Prorok Joel, wzywając w imieniu Pana do nawrócenia, dodaje: rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Jezus rozwija jego myśl. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Święty Jan Paweł II w jednym ze swych orędzi na Wielki Post pisał: wzywam każdego chrześcijanina, aby dał widzialne świadectwo swego osobistego nawrócenia przez konkretny gest miłości okazywanej człowiekowi w potrzebie, dostrzegając w nim oblicze Chrystusa, który jakby specjalnie do niego kieruje słowa: byłem ubogi, byłem opuszczony, a ty mnie przyjąłeś. Kochani bracia i siostry, Wielki Post jest gorącym wezwaniem do świętości, do dokonania chociaż raz w roku bilansu zdrowia duchowego, przeglądu życia, powrotu na drogę prowadzącą do Boga, do ładu we mnie, w mojej rodzinie, w moim sercu i sumieniu. Może dlatego właśnie warto paść na kolana w pierwszym dniu Wielkiego Postu i wołać: Panie Jezu, oddaliłem się nie tylko od Ciebie, ale i od siebie samego. Pomóż mi powrócić do siebie, abym stamtąd mógł podążać ku Tobie. Daj mi poznać moje ciemności, abym szukał Twojego światła. Może warto, przyjmując ten znak popiołu, uświadomić sobie, jak kruche jest nasze życie, jak bardzo jest zagrożone chociażby trwającą wojną, która jak wulkan wyrzuca popioły nienawiści, siejąc wokół nas zgrozę. I może z tego powodu dokonać radykalnej przemiany, która pozwoli nam otworzyć drzwi Chrystusowi, by On kierował naszymi myślami, słowami i uczynkami. Amen. Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na